No cześć wszystkim, to ja. Update był. Znaczy, nie z TF-em, ale z tą sytuacją, co jest w moim blogu obecnie. Obejrzyjcie mój wczorajszy filmik, jeśli nie wiecie, o co chodzi. Generalnie sytuacja wygląda tak. Dzisiaj od mamy się dowiedziałem, że przez następny, może nawet miesiąc, będę miał pobudkę o 7:30. Bo będą mi wiercić nad głową. I tak, dzisiaj też wiercili i cały czas wiercą, ale dzisiaj troszeczkę z przerwami. Tak teraz może już od 5 minut nie wiercą i cały czas tutaj nie słyszę, więc zobaczymy, jak długo wytrzymają. Ale generalnie to tak, oczywiście dostałem dzisiaj pobudkę, ale wczoraj zasnąłem, na szczęście, o 17:00, bo coś mi mówiło, że... No, wygrałem. Coś mi mówiło, że dzisiaj też będę miał pobudkę o 7:30, więc postanowiłem pójść spać szybko, żeby się wyspać. I zgadłem. Dzisiaj 7:30, punkt 7:30, zaczęli wiercić i mnie obudzili. Jeszcze zanim moja mama wyszła do pracy, to zdążyłem pogadać, dowiedziałem się. Teraz w bloku mamy jakiś, nie wiem, wymianę rur w każdym tak naprawdę mieszkaniu. I oni chodzą po każdym mieszkaniu i wiercą i wymieniają rury. I u każdego w mieszkaniu to chyba trwa 2-3 dni. Więc w bloku mieszkalnym to chyba zajmie ponad 2 albo 3 miesiące, nie? Żeby to dokończyć, nie mam pojęcia. Ale najlepsze jest to, co nie? Najlepsze jest to, że będą u mnie, co nie? Będą u mnie, bo oni chodzą u każdego i będą u nas. I mama mi powiedziała, bo rozmawiała z ludźmi z innego bloku, u którym już zrobili to. I oni po prostu wchodzą i tak naprawdę, no i najzwyczajniej w świecie dosłownie rozwalają kafelki na podłodze, na ścianach, jeśli muszą, rozwalają, wiercają się w te ściany, robią dziury w ścianach, jeśli muszą, żeby, wiecie, te rury faktycznie wymienić, co nie? No bo ja domyślam się, że żeby taką długą rurę wymienić, to naprawdę trzeba w ścianę się nieźle wywiercić. Albo nawet wielką dziurę zrobić. I dla mnie to jest chore. Dla mnie to jest chore, oni rozwalają ci kafelki na ścianach, jeśli masz takie w łazience, nie? I sobie idą, zostawiają taki syf, wszędzie kurz, wszędzie ten syf ze ścian, wszędzie syf, dosłownie syf niemiłosierny i se idą. Nie sprzątają nic, rozwalone kafelki, rozwalone rzeczy, dosłownie nie naprawiają nic, zero, nic. I to jest dla mnie chore, musisz za to sam zapłacić, sam musisz naprawić, sam musisz sprzątać, to jest masakra. Oni dosłownie przychodzą do ciebie, rozwalają ci mieszkanie i idą sobie. To tak naprawdę w skrócie tak to wygląda. Jeśli odmówisz wymiany rur, to jeśli jakaś awaria będzie związana z rurami w bloku mieszkalnym, nieważne gdzie, może nawet być po drugiej stronie bloku mieszkalnego, to wina spada na tego, który nie zgodził się na wymianę rur. Czyli na nas, jakbyśmy odmówili, ale się zgodziliśmy. Byśmy musieli zapłacić kupę kasy za to wszystko, za tą naprawę i za uszkodzenia i to wszystko. Ja sobie teraz nie wyobrażam, nie? Bo u nas każdy w domu jest mniej więcej jeszcze młody, co nie? Może się schylać, może wszystko robić, może ładnie wszystko ogarniać sobie i tak dalej, nie? Ale ja nie wyobrażam sobie, jak na przykład takie starsze państwo, na przykład, które mieszka obok, za ścianą, tam gdzie wczoraj mi robili, znaczy wczoraj wiercili mi nad głową, to właśnie tam to starsze państwo mieszka. Ja sobie nie wyobrażam, jak to starsze państwo sobie z tym ma niby poradzić. Oni naprawdę są starzy. Starzy, naprawdę. Z tego co wiem, nikogo młodego w domu nie mają, oni po prostu sami tam są i mieszkają. Teraz ja sobie nie wyobrażam, jak oni mają niby to wszystko naprawić, posprzątać, naprawić te zepsute kafelki, ściany, ten syf, wszystko. Ja nie wyobrażam sobie, to jest chore. To powinno być nielegalne. Nieironicznie, to powinno być nielegalne, żeby takie coś po prostu robić. Jak ja usłyszałem, jak mama mi tłumaczy, jak to będzie wyglądało, jak to wygląda, to ja dosłownie, ja zastygłem w miejscu, ja nie chciało mi się wierzyć, że faktycznie tak to wygląda, ale możliwe, że te osoby, z którymi mama moja rozmawiała z tego innego bloku, które przesadzały, bo nie wiem, nie chce mi się wiedzieć, że tak naprawdę tak to wygląda. Oni sobie przychodzą, rozwalają, nie sprzątają i sobie idą i wracają jutro i znowu syf. Jeszcze o 7:30. A! Nie dopowiedziałem! Oni o 21:00 dopiero sobie idą! Ja zasnąłem o 17:00, więc kurde, założyłem sobie słuchawki, muzykę na sen, wziąłem tabletki na sen, tak żeby zasnąć za 10 minut. Wziąłem kurde pspięć i se zasnąłem, i se spałem, i se chrapałem. A moja mama nie mogła spać, bo o 21:00 dopiero se poszli i o 21:00 oni, wiecie, pakowali się do tych swoich ciężarówek, rzucali tymi rurami, metalowymi rzeczami w te ciężarówki i to też był hałas. Od 7:30 do 21:00, to już nie ma argumentu, że oni to robią na przykład w godzinach, gdzie ludzie pracują, bo o 21:00 już mniej więcej każdy w domu jest, mi się wydaje. Mnie to niemiłosiernie wkurza, że to tak wygląda. To jest dla mnie niepojęte, naprawdę niepojęte to jest dla mnie. Powinno dosłownie być nielegalne i oni cały czas niby wiercili, o 21:00 dopiero sobie poszli, nie? Mama mi mówiła. Jeszcze tym bardziej, że oni to akurat wczoraj też robili cały czas u tego starszego państwa chyba, bo to strasznie głośne było i dosłownie czuć było, jak moje łóżko wibruje, tak bardzo, bardzo.
Jak oni wiercili i to robili. Ja dosłownie się bałem, że oni przewiercą się przez ścianę do mojego pokoju i po prostu będzie taka dziurka, przez którą mogę na nich patrzeć i się z nich śmiać, że oni dziurę zrobili. Nie wiem, jak oni w końcu będą u nas, to ja im uprzykrzę życie jak się da, nie? Dosłownie, nie wiem co ja jeszcze zrobię, ale ich powkurzam. Ja wiem, że to nie jest ich wina, oni dosłownie tylko sobie pracują, ale ich powkurzam. Nie wiem jak jeszcze. Jeszcze oni prosili na przykład, żebyśmy my, mama mi mówiła, że oni prosili, żeby na przykład szafę przesunąć tam w przedpokoju, bo tam mamy, wiecie, ciuchy, takie, wiecie, czapki, kurtki takie, żeby założyć, nie, na szybko i wyjść. Tam nie wiem w sumie co w tej szafie jest, generalnie moja mama wszystko tam układa, my nawet tam nie wchodzimy. Ale wiecie, no w tej szafie są rzeczy, są po prostu rzeczy. I oni dosłownie proszą, żebyśmy my przesunęli im meble na przyszłość, żeby mogli dojść do rur. My nawet nie wiemy, czy ta szafa nie jest jakoś przyklejona, czy coś, moja mama... Nie, wal się na ryj, wal się na ryj. Ty przychodzisz nam wiercić w ścianach przez 3 dni, sam sobie przestaw te meble, co? Jeszcze prysznic niby będziemy musieli przestawiać, bo tam za nim są rury, więc prysznic trzeba będzie przestawić. Ja nawet nie wiem jak. Ja nawet nie wiem, czy się da. To jest niepojęte. Oni jeszcze cię proszą, żebyś sam za nich roboty robił. To jest masakra. Niech oni sami sobie to robią. Wal się na ryj. Mam cię gdzieś. Uprzykrzę ci życie. Będziesz w moim mieszkaniu. Zrobię z twojej pracy jesień średniowiecza, przysięgam. Ale jestem wkurzony, ale jestem wnerwiony. Ja dzisiaj postanowiłem, że ja zrobię jakieś, nie wiem, 7 filmików Stefa na zapas dzisiaj. Zrobię je na zapas w razie faktycznie, jakby oni nie, za niedługo byli u mnie w razie czego, bo my mieszkamy na parterze, więc my pewnie będziemy jako pierwsi, bo oni pewnie od dołu do góry idą mieszkaniowo, więc my pewnie jako pierwsi będziemy, więc nagram jakieś, nie wiem, 7 filmików na zapas, bo jak oni tutaj będą i będą mi wiercić, ale ja nie będę nagrywał, bo dosłownie jedyne, co będzie słychać w tle, to jest jedyne, co wy będziecie słyszeć. Poza tym i tak będę zajęty uprzykrzaniem im pracy, bo mam ich gdzieś. Ja rozumiem, że to nie jest ich wina, oni tylko sobie pracują, próbują zarobić na dom, na rodzinę, na dzieci i tak dalej, ale mam cię w dupie, wybrać sobie gównianą pracę, cierp. Mam cię gdzieś. Jeszcze będą prosić, żeby samemu meble przestawić, żeby mogli lepsze dojście mieć. Princesa się znalazła, sam se przestaw. Taką se pracę wybrałeś, to masz. Debilu, dosłownie, wkurza mnie to. Ty, jak oni będą rury wymieniać, to my do kibla też nie będziemy mogli iść, bo tam też są przecież rury, nie? Jak my będziemy chcieli się wysrać na przykład rano, jak oni już psą o 7:30. Co trzeba będzie? Będzie to i na zewnątrz, przed blokiem, czy co? Nie wiem, nie rozumiem. To jest nie w porządku, to powinno być nielegalne dosłownie. Od 7:30 do 21:00. Hałas non-stop. Dzisiaj akurat troszeczkę zwolnili. Cały czas od początku, jak zacząłem nagrywać, 15 minut, nie było żadnego stuknięcia ani puknięcia, ale wczoraj to kurde, oni się odpalili jak nie wiadomo co. Ja dzisiaj rano szybko odpaliłem sobie kompa, nie? Odpaliłem sobie kompa i włączyłem dosłownie moje kino domowe. Ja dosłownie mam od kilku lat, od bardzo długo. Mam takie dosłownie duże głośniki dość, jak na głośniki do kompa. Subwoofer, bas taki potężny jest. I po prostu na fulla puściłem muzykę. Na fulla po prostu Metallica puściłem, Master of Puppets. I dosłownie było tak super, bo nie musiałem słuchać wiercenia, tylko miałem fajną muzykę. Ale tak, mój następny możliwe, że miesiąc będzie bardzo ciekawy, może nawet dłużej niż miesiąc, bo oni przecież po 2-3 dni niby są w mieszkaniu jednym i wiercą i wymieniają, więc przez następne nie wiem ile moje życie będzie super. Ja nienawidzę mieszkać w bloku, nie cierpię, nienawidzę mieszkać w bloku. Mój plan teraz to zarobić sobie na wyprowadzkę i mieszkam sobie na jakimś zadupiu, w jakimś domku, będę sobie nagrywał i to będzie moje całe życie. Do zasranej śmierci będę wstawiał filmy i po prostu będę tak sobie żył. Mam to gdzieś, mieszkanie w bloku jest najgorsze. Już wolę być bezdomny, przysięgam. Nie, no nie, no nie. O! Nie wiem, czy słyszeliście, ale stuknął raz. Chyba na złość, chyba mnie podsłuchuje. Dobra, pójdę na jakieś serwery casual, ale to w następnym odcinku. Mówię, idę teraz nagrywać te kilka filmików na zapas, w razie jakby oni za niedługo byli u mnie i nie będę mógł wstawiać, bo ja chcę robić daily. Więc no, do zobaczenia, widzowie, jutro. Dla was jutro, dla mnie za dosłownie minutę, ale no. Do zobaczenia, nie? Życzcie mi szczęścia.